Frauen und Herren, dziewuszki i mielczyki, panie i panowie, powitajmy jedynego w swoim rodzaju i oryginalnego Bolesława Krzywoustego. Polityka domeną była, pomimo twarzy zrobionej przyjechał. Bolesław Krzywousty, dziękuję wam za pokaz i buziaki przysyłam. Teraz kolej na klasę drugą B. Witajcie wszyscy. Ja jestem Bolesław Krzywousty i nie będę wam tu mówił oczywiście, kiedy się urodziłem, gdzie się urodziłem, jakie dzieci miałem, bo to wszystko można wiedzieć z podręczników. Chciałbym powiedzieć coś może, żeby nie było w podręcznikach, a mianowicie na przykład to, że jako jedyny z królów miał najdroższą zbroję. To była najdroższa zbroja, jaką posiadałem, jako wszystkie królowie polskie, ponieważ moja zbroja kosztowała od 10 do 20 grzywien. To jest około prawie 1 000 000 zł. Na nasze teraz. Brawo! Czas na powtórę klasy drugiej C. Król nasz przy sobie jedzeniem nie pomiata. W końcu to jest władca polskiego świata. Rzadko się goli, myje się rzadko, ale tam gdzie trzeba, zawsze tak bardzo. Gdybyś miał głosować, to właśnie na niego, więc nie wahaj się dłużej, kolego. Oklaski gorące dla tego pana, co swym uśmiechem zaraża od rana. Dziękujemy i prosimy o prezentację przedstawiciela klasy drugiej D. Jam jest Bolesław Krzywousty, najprawdziwszy. Największy z wojowników. Odbiłem sam pomocy. Wygnałem mego brata, za co nałożono na mnie ekskomunikę. Spłodziłem 14 dzieci. Jestem najlepszy z najlepszych. Halo. Po lewej stronie najlepszy zawodnik, profesjonalny walki w MMA, to dla niego pestka. Najlepszy wyrywacz wszystkich gąsek, czyste 90 kg do stojeństwa. Bez problemu pokonał swojego brata Zbigniewa. Brawa dla Krzywoustego! Bardzo dziękujemy wszystkim sobowtórom.